oczywiście 100% polska gra, czyli Gothic Remake. Do tej pory tak naprawdę dostawaliśmy tylko strzępki informacji. Na szczęście na dzień dzisiejszy wiemy, że 2 sierpnia o godzinie 21 będzie mieć pokaz od THQ Nordic, czyli twórców Gothica. Więc kto wie, może tam będzie data premiery, nowy trailer, albo najważniejsze, jakiś konkretny gameplay. To tak ważnym słowem wstępu, a teraz zobaczmy, co oferuje ta wersja za 900 zł, bo to jest po prostu hit. Natomiast w edycji kolekcjonerskiej, która została właśnie dzisiaj ogłoszona, 899 zł i 90 groszy. Jak sami widzicie, nie ma to żadnego znaczenia, czy kupujecie na peceta, czy na konsolę, jedną, czy drugą. Cena jest... Posłuchajcie, ja poproszę jednak te dziwne donaty z anime. Wiecie co, bo my chyba będziemy musieli nazbierać tego goticzka. Kiedyś był taki żart, że wiecie, youtuberzy są sprzedajni czy streamerzy, no chyba trzeba będzie tym się stać, żeby na tego goticzka zarobić. Posłuchajcie, jak będzie się chciał kupić tego goticzka, oczywiście biednym twórcom Tarkowa zapłacić 1400 zł i za Outlosa kupić najlepszą wersję, to kurde, ja będę musiał chyba tą katapultę imperialną sprzedać. A ty łysy łuki, kurde, nie ten, tylko dawaj donaty. No bo kurde, to, panie, skąd tyle pieniędzy znaleźć? Naprawdę trzeba gdzieś nakraść. O kurde, czacik. No ja też bym sobie za tyle na nowo życie ułożył, kurde. Taka sama zarówno dla jednej, jak i drugiej wersji. Został także dołączony odpowiedni trailer, w którym są pokazane dokładnie przedmioty, które wchodzą w skład tego całego przedsięwzięcia za 900 zł. Dzisiaj także ujawniono trailer, w którym... Czyli mam nadzieję, że fizycznie, czyli może po piersie bez jego z drewna jest cały czas aktualne. To prawda, Gothic dostał polskie obywatelstwo i cała jego rodzina, w tym Drewlex i Rizen też, pozdrawiam. Ale to co, jak Piranha Bytes miała Low Grant, to Polacy ją przyjęli? Bardzo dobrze. My mamy dużo polskich lasów, starszy na kolejną grę, tylko że to niech będzie trochę mniej drewniany niż Elex. Ja sobie kupiłem za 450 zł Deluxe Baldura Trójeczki. Też taka polska gierka. Wiecie co, ale Baldur... Za Baldura warto było! Kurde, tak pozamiatał, on tak szanuje graczy, aż się dziwię, nie wiem czy słyszeliście, że trójki, że czwórki Larian Studios nie będzie robił. Bo wolą nową grę zrobić, nie chcą kurde dojść nie wiadomo jak gry. Za to autentycznie trochę smuteczek, ale też i za to szanuję. Pokazano konkretne przedmioty, które wchodzą w skład tego całego przedsięwzięcia za 900 zł. To zaraz zobaczymy. Natomiast warto sobie zadać pytanie, czy przede wszystkim to nie śmierdzi dziwnie, bo tutaj, moi drodzy, machina już jest PR-owo rozkręcona. Ale tak, po pierwsze, data premiery jest w tym momencie wpisana w każdym produkcie na 31 grudnia 2024 roku. To może oznaczać, że po prostu data nie jest nadal ustalona. I obiecują, że do końca tego roku po prostu wyjdzie ta gra, ale z racji tego, że zarówno twórcy, jak i wydawcy nie są w stanie jeszcze potwierdzić dokładnej daty, no to tutaj nie wiemy, czy za kilka miesięcy dostaniemy informację, że to będzie listopad, czy to będzie wrzesień, a może to będzie grudzień, a może dostaniemy informację, że słuchajcie, chcemy wam dostarczyć super grę, ale no nie wyrobiliśmy się, bo wiecie, bo trudne czasy, bo tego, bo tam pan... O nie, źle się wiedzie. Bo wiecie co, też się zastanawiam, bo ta gra powstaje od 30 lat. Oni nawet chyba to, co zrobili w tym wersji demo Gothica, no to tak naprawdę mogą wyrzucić do kosza tą pracę. I ja też myślałem, skąd oni kurde mają pieniądze, no bo oni trochę musieli pracy poświęcić, żeby to demo wydać. I z tego co rozumiem, to demo od Gothiczka teraz o 180 stopni zmieniają. I teraz ja się zastanawiam, skąd oni mają to pieniądze? Teraz już kurde wiem. Zorientowali się, ile to wszystko kosztuje i dają wersję za 900, ale jestem ciekaw, co w niej jest. Mam nadzieję, że kopia mojej lagi mocy, tak? Bo oczywiście ja mam lagę mocy oryginalną, może to będzie kopia. Dodatkowo demo gry Gothic 1 Remake, które było już wrzucone tutaj jakiś czas temu, było całkiem ciekawym eksperymentem. Przede wszystkim mogliśmy je ograć. Ja także je ogrywałem, nawet wrzuciłem to, jak to tam wygląda, na mój kanał na YouTubie. Natomiast co się okazało? Okazuje się, że gracze po prostu stwierdzili, że jest tutaj dużo niedociągnięć, rzeczy, które fajnie by było zmienić, żeby po prostu fajnie się bawić. No i oczywiście twórcy, którzy wyszli z założenia, że najlepszym sposobem na ulepszenie gry jest słuchanie graczy, przyjęli feedback. I podobno feedback był tak duży, że po prostu oni musieli zrobić to wszystko od nowa. Ja, jak było to demo, jak to spotkało się z, no nie z hejtem, ale wiecie o co chodzi, to nie było ciepło przyjęte i oni to musieli wrzucić do kosza. I szczerze, to ja nie wiem, czy to nie tłumaczy ceny tej gry. Których tak naprawdę jeszcze nie ma. Mowa tutaj oczywiście o przedsprzedaży zarówno podstawowej wersji, w którą zresztą jak klikniecie, to dostajecie teaser z 2022 roku, czyli sprzed 2 lat, no i podstawowy opis, który nic generalnie nie wnosi. Ale mamy także edycję kolekcjonerską. I tutaj mamy, moi drodzy, pokaz, dokładnie co będzie w środku. Mamy za 899 zł. O, patrzcie, jak mówiliśmy anime, te na anime na głowę sobie można nałożyć. I być z wioski z starego obozu. O
kurde, ale dobra, zobaczmy, ja pierdzielę. Dlaczego my gadamy o jakimś durnym anime? I akurat to mi się, pierwsze co mi się z tym skojarzyło. I 90 groszy. Maska śniącego o wymiarach 34 cm na 24 cm. Bransoleta z logiem gry. Notatnik z tłoczoną maską śniącego. Oryginalna ścieżka dźwiękowa i gra na wybraną platformę. I to jest wszystko za 900. Maska śniącego mogła być trochę większa. W sensie, żeby ją na twarz można było nałożyć. Bransoleta z logiem gry. Notatnik z tłoczoną maską śniącego. To co, z tym będziemy z tym notatnikiem chodzić po obozie na bagnie i zapisywać mądrości guru, jak dołączymy do obozu właśnie na bagnie? Obraża pan najemników, obraża pan magnatów, obraża pan króla. Magnatów? Co się guru głupio śmieje? Jesteśmy jedynym obozem, który nie okrada starego obozu. Wasz obóz żyje z rabowania konwojów Gomeza. I ja obrażam magnatów. I co, mamy soundtrack. Ale jest limit 7500 sztuk tego. To widzę, to tak myślę, że to jest trochę za drogo, bo dla mnie ta bransoleta tak takło wygląda. Nie jest powalające to. Maska jest tego najlepsza. No właśnie, trochę jak skok na kasę brzmi to. Gdyby to kosztowało 500 zł. Przykładowo. A 900? Jakoś czacik nie widzę tego. Za taką cenę spodziewam się żywego ścierwojada i ja tak samo. Bo tak myślę, dobra, jest za 900. Ale nie wiem, czy pamiętacie, ja się śmieję z tym popiersiem bez jego, bo w którejś części Wiedźmina był popiersie Geralta. No i wiecie, no są takie giga wersje kolekcjonerskie, że tutaj właśnie mogą wam dodać żywego ścierwojada, tak? Który możecie uważać, że was nie dziobnął. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. No ale jednak... Trochę mało. Na tej infografice całkiem spoko to wygląda. Myślę, że większość fanów Gothica, jak i kolekcjonerów po prostu sprzętów, gadżetów gamingowych chciałoby po prostu to mieć w swojej kolekcji. Na szczęście mamy także jeszcze filmik, który został wrzucony na Twitterze i tutaj może jakość będzie słabsza, ale przynajmniej będzie się tutaj ruszać obraz. Także zobaczmy dokładnie, jak to wygląda. Kolekcjonerska edycja. I tak jak mówiliśmy, maska. Jest tutaj maska śniącego. Oczywiście logo gry. 34 cm na 23 cm. I jest to wall mask, czyli wiecie, coś, co można powiesić sobie kolekcjonersko na swojej ścianie. Cześć, jakby to dało się nałożyć tak na twarz i w tym streamować. Tutaj by ewidentnie o to by pasowało na oczy. To by było nawet fajnie, gdyby można było tym streamować. Ogólnie ja bym to kupił, gdyby nie było takie drogie, bo on ma rację. Też bym chciał do niczym Grievous dołączyć to do swojej kolekcji, tak? Mimo, że to nie jest laga mocy. A Grievous lagi mocy zbierał. Ale trochę za dużo, powiem. Za drogo. Nie wiem, na meblu czy na ścianie, gdzie zamiast obrazów po prostu wieszacie jakieś mapy albo inne obrazy związane z waszymi ulubionymi rzeczami, czy to seriale, czy gry. Uważam, że kurczę, jeżeli ona tak wygląda, wygląda całkiem ładnie. Tutaj jest, moi drodzy, notes. To jest po prostu notes w oprawie skórzanej z takim logiem, które jest bardzo słabo widoczne i jakiś długopis w środku. Tyle, zwykłe kartki, to nie jest nic specjalnego. Oryginalny soundtrack. I też wydaje się mały. No dobra. No po prostu dobre, ale drogie. Na płycie? Nie wiem. I pasek. Pasek skórzany z logiem Gothic. Ale... No i gierka. Ale to logo jest jakoś tak słabo widoczne w ogóle, nie? Ledwo jakoś tak widoczne. Nie wiem, moi drodzy. Ja podchodzę do tego bardzo sceptycznie i powiem wam szczerze, że jak to zobaczyłem, to stwierdziłem śmiało, że wszystkie te rzeczy da się po prostu od tak w tym momencie zamówić albo na AliExpress, albo da się wydrukować na drukarce 3D. No projekty są, jak widzicie, za darmo albo za $5 można kupić, wydrukować na drukarce 3D, a potem sobie pomalować. Ale ja tu doskonale rozumiem takie tłumaczenia, że ale Bąkol, jak będziesz to tak wszystko rozbierał na czynniki pierwsze, to wiesz, to można powiedzieć, że nie warto chodzić do restauracji włoskiej, bo twoja mama zrobi za 50 zł dla całej rodziny obiad z makaronu i sosu pomidorowego. I to jest prawda, bo płaci się za wiele innych rzeczy, jak za obsługę, za lokację, za lokalizację, za atmosferę, za muzyczkę puszczoną w tle. No właśnie o to chodzi. Jeśli ktoś wyskoczy z argumentem, że tak drogo, bo trzeba twórców Gothica wspierać, no to posłuchajcie, jeśli ktoś chce naprawdę wesprzeć tych twórców, bo grabań taka dobra, to niech kupi, kurde, drugą kopię i podaruje znajomemu. To on może zagra, powie, że będzie dobre i komuś poleci dalej, ale mi to strasznie skokiem na kasę pachnie. Trochę te przedmioty wyglądają tanio, ale nawet nie chodzi o to. Niech będą adekwatne do ceny. Gdyby to było tańsze, autentycznie sam bym to kupił jako fan Gothica, ale teraz to ja mam wrażenie, że gdybym to kupił, tylko bym wspierał złe praktyki w grach. Przywiezione, ugotowane i tobie podane do stołu. Tutaj płacimy, nie wiem za co, bo w sumie nie wiadomo jeszcze, jak ta gra będzie wyglądała. To znaczy płacimy chyba za kilka gadżetów. Płacimy za maskę, płacimy za opaskę, która w sumie nie wiem, do czego nawiązuje, bo może jestem ignorantem, ale nie wiem, co ma wspólnego ta opaska na rękę do Gothica. No i notes, tylko ten notes jest pusty i nie wiem, co byś tam miał zapisywać. A, no i soundtrack. Czacik, ja mam
Działa to tak. Patrzcie, wyjmiemy taką magiczną rzecz jak kalkulator. Gra kosztuje 900 stów, tak? Podstawowa wersja ile kosztowała? 240 czacik? Przypomnijcie mi. Chyba tak. Okej. Okay. Dobra, nie, to ja kupuję, tak? Jakbyśmy ukryli 0 za 66, jako my, jako fani Gwiezdnych Wojen, no to już nie mam do czego się przywalić. Ale my tak naprawdę za te dodatkowe rzeczy płacimy 660 zł. Za to rozkaz 66 można by było 10 razy wykonać, tak? No o to chodzi. Nie powiecie mi, że za notes, maskę śniącego, jakąś bransoletkę i długopis z logo starego obozu Potro dla kumatych, skąd to jest cytat? Idź do Diego i powiedz mu, że ja się zgadzam, żebyś u nas pracował. Tylko pamiętaj, nie dajemy ci ubezpieczenia, mieszkania, wyżywienia, opieki medycznej, sprzętu do pracy i pensji. Ale dostaniesz za to bajerancki długopis z logo starego obozu. Ło kurwa. Zawsze o czymś takim marzyłem. Czy to jest warte 660 zł? I też to nie wygląda... Po prostu to jest jakieś najprostsze, najtańsze tłoczenie. Nie wygląda to, jakby to było super hiper jakości, ale mi nawet o super hiper jakość nie chodzi. Mi chodzi o cenę. Nie 9 stów za to. Jakbyś zapłacił śniącemu 9 stów, to on by sam tą barierę zniszczył i nie trzeba byłoby, wiecie, z nim walczyć, tych kamieni ogniskujących szukać. No przepraszam was bardzo. Wiem, do czego nawiązuję, bo może jestem ignorantem, ale nie wiem, co ma wspólnego ta opaska na rękę do Gotika. No i notes, tylko ten notes jest pusty i nie wiem, co byś tam miał zapisywać. A, no i soundtrack oryginalny. Nie wiadomo, czy na płycie, ale w sumie teraz nie wiem, kto ma odtwarzacz na płyty CD. W każdym razie to jest 900 zł, moi drodzy, i liczyłem trochę na kolekcjonerski większy szał, bo gdyby tam dodać naprawdę świetną mapę, która się przyda zawsze, może jakiś inny gadżet bardziej nawiązujący, jakąś, nie wiem, fajnie odwzorowaną bryłkę rudy magicznej, która by się świeciła w... Prosto? Rzeczywiście! Świecąca się w nocy bryłka rudy. Mapa, która ta oryginalna całej kolonii. No kurde, no więcej da się zrobić rzeczy. Bo nawet nie chodzi, żeby oni zarobili, chodzi o PR, oni strasznie tym tracą. Zarobią może parę złotych, ale dużo ludzi się sparzy. A dużo ludzi ma do tego Gotika duże nadzieje. Nocy. W ogóle wow, to by był świetny pomysł. Albo masę innych produktów, które by były bardziej skojarzone z światem Gotika, to może bym się nawet zastanowił. Przede wszystkim nie zamawiajcie nigdy w przedsprzedaży. I to nie ma znaczenia, czy to jest Gotik, czy to nie Gotik. Po prostu nie wiecie, jak gra będzie wyglądać. Nie wiecie, kiedy ona wyjdzie. No to czemu macie wydawać pieniądze już teraz? Ej, poczekajcie chwilę, poczekajcie. Niech ta gra wyjdzie, niech da jakiś teaser, niech da jeszcze jakiś gameplay nowy. No czy nie, najlepiej poczekać, aż właśnie streamerzy ograją, no bo oni swoje kopie dostają recenzenckie. I wtedy można to zobaczyć. Chcecie ze swoim hajsem, ale mniej więcej tego typu zachowania są na porządku dziennym niestety. Jeżeli dalej będą ludzie po prostu wydawać pieniądze przedpremierowo, no to się nic nie zmieni. I to po prostu tak będzie działać, że gra wyjdzie za 2 lata, ale już 2 lata wcześniej możecie kupować i wydawać pieniądze. Co do Gotika, to już lepsza była wersja kolekcjonerska Gotika 3. Według mnie w kolekcjonerach powinno być coś unikatowego. Na pewno nie były karty do Gwinta i to jest git. No właśnie, ale to jest tak proste, a tak kurde trudne. Dobrze przynajmniej, że mamy jakieś rzeczy fizyczne, nie jak w Outlasie, że wiecie. Skórki i artbook w wersji cyfrowej, no ale tanio to wygląda, tanio te dodatki wyglądają. Powiem tak, no zobaczymy, ile osób to kupi, no bo my możemy sobie narzekać, a jak dużo osób to kupi, to będzie dla nich sygnał, że teoretycznie, jeśli ktoś kupi wersję kolekcjonerską, to tak jakby kupił ponad 3 wersje normalnej gry. Więc 2 do 2 się dla nich dodaje tutaj. 2 plus 2 jest według nich 900. Tika, to uspokójcie, nie zmieni. I to po prostu tak będzie działać, że gra wyjdzie za 2 lata, ale już 2 lata wcześniej możecie kupować i wydawać pieniądze. Jeśli macie nostalgię, na przykład na podstawie Gotika, to uspokójcie dzidę, może niebawem będzie więcej info. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co uważacie o produktach, które zostały zaprezentowane w edycji kolekcjonerskiej Gotika Remake za 900 zł. I jestem ciekaw, w opisie macie linki, gdzie znaleźć mnie. Dodatkowo jeszcze zachęcam oczywiście do kupowania gierek u sponsora, dzięki któremu mogę nagrywać regularnie, i gstog2a.com, kupując z mojego linku bezpośrednio także mnie wspieracie, to jest świetna sprawa. I jeszcze takie info na koniec. Ja wiem, że Gotik nie jest polski. Nie, no żartowałem, przecież to jest polska gra.
Uf, a już miałem, ja już po prostu chciałem minusa dać i mu lagą mocy przywalić, ale się ogarnął chłopak, to dobrze. Jeszcze nie dostaliśmy pokazu gry, a już dostaliśmy pokaz zawartości edycji kolekcjonerskiej. To jest interesujący czacik, czujecie to? Gry nie ma, ale już edycję kolekcjonerską mają. Zgadzam się, absolutnie ta kolekcjonerska wersja to śmiech na sali. Poza tym jestem ciekaw, czy Sweet Baby, czy tam jak, czy jak im tam, nie maczą w tej grze palców. Nie. Bo jeśli okaże się, że kobiety są wojowniczkami i magami, to będą Nie, mi się zdaje, że tutaj zrobię zgodnie z oryginałem. Nie jestem pewien, czy to w ogóle robi amerykańska firma, chyba te Sweet Baby Inc. najbardziej z nimi pracują. Ta edycja kolekcjonerska z perspektywy długoletniego fana, to jakby mi ktoś w mordę dał. No to może jest w sumie nawiązanie do Gothica, no bo... Witamy w kolonii!